To nienormalne, hombre. To nie jest normalne. Powtarza w kółko Marcos Rodriguez, rozczarowany tym, co widzi. Wszędzie pełno śmieci i trujących substancji. To niszczy przyrodę w jego rodzinnej hiszpańskiej Galicji. Marcos jest wściekły. Zobacz, tu kuropatwa szuka wody do picia. Wydaje się, że umiera. Człowiek to bestia. Ja wychowałem się w dziczy, z dala od cywilizacji. Bardzo cierpię, widząc te śmietniska. Dlaczego nikt się o to nie martwi? Marcos jest mocno związany z naturą. Od dziecka wychowywał się w lesie, żyjąc z wilkami. W Hiszpanii każdy zna jego historię. Miał 7 lat, kiedy w górach Sierra Morena natrafił na stado wilków i zaprzyjaźnił się z nimi. Wszedłem do jaskini, siedziały w niej młode wilczęta. Byłem zmęczony i zasnąłem. Kiedy dorosłe wilki wróciły, na pewno zastanawiały się, czy mają mnie zjeść, czy adoptować. Ale zobaczyły, że bawię się z małymi wilczątkami. Pachniałem jak one, myłem się błotem, ocierałem liśćmi. No i głównie przez ten zapach zaakceptowały mnie jako członka stada. Przeżycia młodego Marcosa uwiecznione zostały w filmie fabularnym Wśród wilków. Macocha biła go. Ojciec nie był w stanie wyżywić rodziny. Marcosem zaopiekował się pasterz, który krótko potem zmarł. Chłopiec przyłączył się do stada wilków. Polował razem z nimi. W tamtych latach nie miał kontaktu z człowiekiem. Dopiero gdy miał 19 lat, policja znalazła go w lesie. Dziś Marcos ma 72 lata, nauczył się mówić, ale nigdy nie przyzwyczaił się do zła, jakie niesie ze sobą dzisiejsza cywilizacja. Ma niewielu znajomych. Zaprzyjaźniony jest tylko z osobami takimi jak José, leśniczy, z którym dzieli pasję do przyrody i lęk przed jej zniszczeniem. Ten las padł ofiarą ognia. Galicji zagrażają ciągle nowe pożary. Cały nasz wysiłek na nic. Czuję się bezsilny, jestem wściekły, brakuje mi słów. Za większość tych pożarów odpowiedzialny jest człowiek. To byli podpalacze. To jest po prostu nie do uwierzenia. Kilku podejrzanych za podpalanie lasów siedzi już w areszcie, a mimo to nie ma końca fali pożarów. Marcos jest przerażony. Natura wymiera w tym regionie. Nie ma tu ani jednego drzewa, nie ma ptaków. Wilki też uciekły. Jeśli wszystko wypalą, to nic nie pozostanie. Jeśli lasy będą nadal podpalane, to pewnego dnia zaczną umierać też ludzie. Kiedy natura umiera, wtedy umiera wszystko. Ona nam przecież tyle daje. Nie rozumiem, jak można było do tego dopuścić. Marcos walczy. Nie poddaje się, mimo że sam jest mocno rozczarowany. Chce przekonać ludzi, żeby zaczęli szanować swoje środowisko naturalne. Odwiedza szkoły, rozmawia z uczniami. Jego silną stroną jest autentyzm. Marcos jest wspaniałym obrońcą przyrody. Zna zwierzęta lepiej niż ludzi. Można się od niego wiele nauczyć, ale głównie respektu przed światem zwierząt i środowiskiem naturalnym. Oczywiście wszystko brzmi bardzo logicznie w wywodach naukowców i akademików, ale dopiero w ustach Marcosa jest to naprawdę przekonujące. Ale Marcos zaczyna coraz bardziej powątpiewać, czy jego słowa naprawdę docierają do ludzi, czy jego misja w ogóle ma sens. Często rozmawiam z dziećmi na temat ochrony przyrody. Rozmawiam z nimi o tym, że to najpiękniejsza część naszej planety, że musimy ją szanować. Ale czy to coś przyniesie? Nie wiem. Trudno jest zmienić ludzką naturę. Od zwierząt Marcos nauczył się szacunku dla przyrody. Ludzie pokazali mu, jak można ją zniszczyć. Wychowany w lesie, nawet po 50 latach życia w cywilizacji, nie wie, jakie serce bije w jego piersi, człowieka czy wilka.